Marcin Jarnowski. Bożena Sobońska. Zapraszam. Chciał się pan dowiedzieć jak najwięcej o kurierach tatrzańskich, kolegach pana dziadka. Mój dziadzio, Jan Łożański, także był kurierem. Kurierem także tatrzańskim, ponieważ kilkakrotnie przeprawiał się właśnie tymi szlakami aż do Budapesztu. Jak byłem mały, dziadzio zabierał mnie na rajdy kurierskie. Tam poznałem pana Stanisława Marusarza, Stanisława Franczystego. Zawsze chciałem poznać także innych kurierów. Wiem, że w tych czasach już będzie to niemożliwe. Natomiast mam taki pomysł, aby zebrać rodziny wszystkich kurierów, poznać właśnie kolejne pokolenie. Bardzo dobry pomysł. Mogę panu pomóc w tym? Chciałbym, żeby moje dzieci też wiedziały, jakiego miał pradziadka. Chciałbym także przekazać dużo informacji na temat jego, mojemu bratu, który niestety nie mógł go poznać. Wobec tego możemy zacząć tę naszą nową podróż po kurierach tatrzańskich, aby nasze rodziny i inne rodziny mogły pamiętać o tym, że ta pamięć po prostu przetrwała. Najlepszy dowód to jest historia bardzo tragiczna pana Włodzimierza Szyca, który już właściwie rodziny nie ma. Włodzimierz Szyc, pseudonim Biegacz, rocznik 1916. Żołnierz kampanii wrześniowej, po bitwie pod Kockiem awansowany na porucznika. W czasie okupacji niemieckiej był kurierem tatrzańskim i członkiem tajnej organizacji Wachlarz. Zastrzelony w maju 1941 roku przez egzekutora AK na podstawie fałszywego oskarżenia. Tutaj właśnie ten człowiek kilkakrotnie był aresztowany przez gestapo. Zdążył uciec z Palas, gdzie był skuty, gdzie uciekł wyskakując przez okno. Został rozkuty przez górali za Gubałówką, tam gdzie jego mama prowadziła pensjonat. I był człowiekiem, który wiele razy przechodził przez granicę, pokonując właśnie szlak kurierski. Współpracował razem z doktorem Galicą, który też był kurierem i łącznikiem. Jego śmierć poruszyła wszystkich, dlatego że został oskarżony przez swojego dowódcę, dowódcę muszkieterów, pana Witkowskiego, że sprzeniewierzył 40 tysięcy dolarów i meldunki, które miały dotrzeć do Budapesztu. Okazało się, że było to całkiem inaczej. To jest takie oświadczenie, które jest potwierdzone przez doktora Galicę, że był niewinny. Został po prostu niewinnie skazany na śmierć. Jego dowódca został później skazany prawomocnym wyrokiem przez generała Sikorskiego i też został rozstrzelany. Załatwiłem ci wycieczkę do Zakopanego. Po co? Dowiesz się tam czegoś o dziadziu, o ludziach, którzy go znali i razem z nim walczyli. Muszę? Idziemy do Józka Pitonia, to jest taki Nestor przewodnictwa. Chciałbym wam tu opowiedzieć o Józefie Krzeptowskim. Józef Krzeptowski, ujek, rocznik 1904. Przewodnik tatrzański i wybitny taternik. W czasie II wojny światowej kurier. Po wojnie aresztowany przez NKWD i wywieziony do Związku Sowieckiego. Wrócił w roku 1947. To był jeden z kurierów tatrzańskich, ale to nie był taki zwykły kurier. Ogólnie nazwany był królem kurierów tatrzańskich. W czasie wojny Krzeptowski przeszedł trasę od Zakopanego do Budapesztu 58 razy i nie był, raz tylko był złapany. I to był złapany przez Madziarów, a nie przez Niemców. My go tak między sobą nazywali ujkiem, bo razem my pracowali w takim ośrodku dla pilotów kondycyjnym w Kościńsku na Groniku, między innymi z Kaskiem. I ujek był tak tam zatrudniony jako przewodnik, a że był ode mnie osobiście starszy 28 lat, a od Kaska chyba 38. No więc jak my się witali, to on się przedstawił i gadał: możecie mnie nazywać ujek. I od niego się dowiedziałem bardzo wiele na temat kurierstwa. No bo skąd ja tam? Ja byłem dzieckiem, jak była wojna, Kaska
Kazę się urodził w czasie wojny, więc nie mieliśmy pojęcia o tym, co to byli kurierzy za bardzo. Tym bardziej, że po wojnie to o kurierach się nie mówiło. Nie o tych sprawach, co się wiązało z przejściem, powiedzmy, z kontaktem z rządem na zachodzie, w Londynie, naprzód we Francji, potem w Londynie, to o tym nie wolno było mówić. Ujek Szeptowski był wielkim moim przyjacielem, właściwie to prawie tak jak ojciec. Można by było przeczytać tu, to jest pod spodem napisane. Józef Szeptowski, jeden z najodważniejszych kurierów tatrzańskich, za wojenne trudy NKWD dołożyło mu kilka lat Sybiru. Zapraszam. Mamo, to jest wnuk pana Jana Łożańskiego, kuriera, który z wujkiem Jaśkiem i Staszkiem chodził. Stanisław Kula, rocznik 1920. Jeden z pierwszych kurierów tatrzańskich. Uciekając przed aresztowaniem, trafił na Bliski Wschód, gdzie wstąpił do oddziałów Władysława Andersa. Wielokrotnie odznaczony, w czasie walk wykazał się wielkim bohaterstwem. Po wojnie wrócił do Polski. Jan Kula, rocznik 1922. Wybitny polski sportowiec, skoczek i kombinator norweski. W czasie II wojny światowej, początkowo kurier, uciekając przed aresztowaniem, trafił do sił zbrojnych we Francji. Został internowany w Szwajcarii. Po wojnie wrócił do czynnego uprawiania sportu, został trenerem i działaczem. Byli narciarzami, góry znali doskonale. No i zaczęli penetrować, chodzić w góry, bo to już Niemcy tu byli. No i z tego wyszło, że kurierami zostali. Tu we Parysie, jakieś 200 metrów tak w prostej linii, było gestapo, tak? Żandarmeria była niemiecka. Tak. A tu za płotem, gdzie jest ten stary budynek, jak wyjdziesz, to zobaczysz, tu zaraz za płotem mieszkał burmistrz niemiecki, a tu był punkt przerzutowy. I tutaj się, tak, pod właściwie... Pod jego bokiem. Do czasu to było. Był konfident. Tak, dołączył się do nich, oni się najpierw nie zorientowali. No i... Zaczął chodzić z nimi na wyprawy. Poznał drogę, jaką chodzili. No i zaczęły się wtedy wpadki. Stało się. No, poszedł najpierw do nas, przyszedł pobity bardzo, zakrwawiony, 3 dni był u nas. Po prostu dowiedział się wszystkiego, gdzie jakie kontakty jeszcze. No i poszedł na gestapo i zdradził. Po prostu podszył się pod kuriera. I wtedy aresztowali babcię. Aresztowali razem ciotkę Stefę, ale osobno one siedziały, nie w jednej celi, nie. Osobno. I babcia słyszała, jak ciotkę Stefkę, córkę swoją, wyczytywali na śmierć, na rozstrzelanie. Także babcia była bieluteńka do rana. Babcię wywieźli do Ravensbrücku, 5 lat była w obozie, była już na bloku śmierci. Pod koniec wojny. Była królikiem doświadczalnym. Jak cię aresztowali, to wujkowie już nie wrócili tutaj z kurierki. Nie, mama w Ravensbrücku, siostra rozstrzelana, ja na robotach, tata zmarł. I tu jest właśnie cała droga wujka Staszka, jak już nie wrócił się. No ale jakie tam odznaczenia, gwiazda Afryki, no żołnierz miał ZWZ, trochę tych odznaczeń. AK, tak? Żołnierz ZWZ, AK, kurier tatrzański, żołnierz 2. Brygady Karpackiej na Bliskim Wschodzie, uczestnik walk o Tobruk, Monte Cassino, Ancone, Bolonie, Gazele, odznaczony Krzyżem Zasługi z mieczami, gwiazda Afryki, gwiazda Italii, Krzyżem Monte Cassino, Krzyżem Kawalerskim,
Orderu Odrodzenia Polski. Jak wrócili, to jeszcze musieli się meldować na UB, tak? No musieli, ale tak jak powiedziałam, UB przychodziło do nas. Oni nie sprawdzali? No tak, zdjęcia, wszystko. Tak jak gestapo. To myśmy byli po prostu jako dzieci, wnuki, przesiąknięci tym wszystkim, tym patriotyzmem, tą walecznością tych młodych ludzi, bo to w sumie też byli dzieci, wujek Staszek i Jasiek, to mieli po 20, w twoim wieku chyba byli. Tą drogą tutaj, która prowadzi na Karpielówkę, przechodził się Wacław Felczak, profesor Wacek, który mieszkał tutaj u Jana Chrzysteniaka. To był facet z mojej rodziny. Wacław Felczak, rocznik 1916. Przed II wojną światową studiował historię. Na Węgrzech przygotowywał doktorat. Podczas wojny związał się z ruchem oporu. Był kurierem między rządem londyńskim a krajem. Organizował pracę kurierów tatrzańskich. Po wojnie podjął studia w Paryżu. Wrócił jednak do pracy kuriera między rządem RP na emigracji a krajem. Został aresztowany w Czechosłowacji w 1947 roku i skazany na dożywocie. Z więzienia wyszedł w październiku 1956. Dzięki profesorowi Henrykowi Wereszyckiemu w 1958 roku rozpoczyna pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Staje się jednym z najwybitniejszych znawców historii Europy Środkowo-Wschodniej. W tym budynku pod numerem 31 mieszkał profesor Wacław Felczak. To było jego drugie mieszkanie. Pierwsze na ulicy Basztowej. Dla nas pan profesor Felczak był zawsze wielkim mistrzem, człowiekiem, który nam pomagał nie tylko zdobywać wiedzę historyczną, ale pokazywał także, jak żyć. I te jego w cudzysłowie przygody sanatoryjne, jak on często mówi, a zwłaszcza to, co robił w czasie wojny, dla nas było wtedy rzeczą niesamowitą słuchać tego. Pan profesor nigdy nie opowiadał tak na jakimś większym zgromadzeniu o swoich przeżycia w czasie wojny, a zwłaszcza w okresie powojennym. Proszę pamiętać, że profesor dwa razy pisał pracę doktorską i dwa razy wszystkie materiały tracił. Pierwszy raz, kiedy, jak to powiedział, dzięki węgierskiemu winu i koledze nie został aresztowany przez Węgrów, kiedy Niemcy weszli na Węgry i wtedy do jego mieszkania weszło gestapo i zniszczyło wszystkie materiały przygotowane do pracy doktorskiej. I drugi raz, kiedy pracę doktorską już prawie napisał, został w Paryżu, wyjechał po raz ostatni, żeby przeprowadzić z kraju ludzi. I niestety został schwytany i trafił zamiast do Paryża, trafił do więzienia i tam spędził następne lata. Któregoś dnia prowadzony na przesłuchanie został rzucony na ścianę, na którym było lustro. I kiedy odsunął się to od lustra, nagle spojrzał w to lustro i stwierdził, że kto stoi przed tym lustrem, przecież to inny człowiek. Dopiero wtedy zrozumiał, że w ciągu jednej doby, kilku godzin, jego włosy z czarnych zamieniły się w piękne, silniące, srebrne włosy. Tutaj mamy biurko, w którym profesor siadywał. Jest obecnie portret, ale tu jest stolik, przy którym najchętniej siadał i przyjmował studentów, odbywał konsultacje oczywiście z nieodłącznym papierosem. A tutaj dalej, proszę bardzo, mamy salę seminaryjną, gdzie odbywały się seminaria. Profesor Felczak był znakomitym znawcą nie tylko historii Węgier, Europy Środkowej, ale również Słowenszczyzny Południowej. Autorem wybitnych prac. Profesor był nie tylko wybitnym uczonym, znawcą historii Węgier Środkowej, ale znakomitym wykładowcą i wychowawcą kilku pokoleń historyków. Wypełniona po brzegi sala wykładowa i ta seminaryjna, liczne seminarium najlepiej świadczą o tym, jak bardzo był przez studentów lubiany, kochany wręcz. Profesor zabierał nas na wycieczki do Zakopanego, gdzie w słynnej Melince na Karpielówce snuł opowieści o szlakach kurierskich. To jest sala imienia profesora Wacława Felczaka. Ponadto została ustanowiona w roku 2001 nagroda imienia Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego, ustanowiona przez Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Krakowie za najlepszą książkę z dziedziny Europy Środkowej XIX-XX wieku.
I to tą drogą właśnie kurierzy chodzili? Chodzili tu, nie wiem, wszystkimi dolinkami reglowymi, unikali dolin tych głównych takich. No bo to były patrole niemieckie, były granciusery, pilnowali granicy, no to trzeba było chodzić bokami. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, witajcie. Dzień dobry. Maciej Romanowski. Jacek Kapłan, cześć. Bronisław Czech, rocznik 1908. Najwszechstronniejszy polski narciarz, wielokrotny mistrz Polski, trzykrotny olimpijczyk. Taternik, ratownik górski, pilot. Po wybuchu II wojny światowej włączył się w działalność konspiracyjną, został kurierem. Aresztowany w maju 1940 roku, znalazł się w pierwszym transporcie do Oświęcimia, gdzie uczestniczył w ruchu oporu zorganizowanym przez Witolda Pileckiego. Zmarł w obozie zwycięczenia 5 czerwca 1944 roku. Serdecznie witam na skoczniach imienia Bronka. Bronek to był brat mojej mamy Janiny. Do późnych lat był przechowywany i chałubiony, można powiedzieć, fartuch lekarski, biały fartuch, w którym to Bronek właśnie przeprowadzał ludzi przez granicę pod osłoną zimy. I o tym się bardzo dużo mówiło u nas w domu i to była taka jakby relikwia. Został aresztowany, a za sprawą swojego przyjaciela, z którym prowadził szkołę narciarską na Kasprowym Wierchu, przed wojną oczywiście, był to człowiek o nazwisku Roel. Okazało się, że był to szpieg niemiecki, który już przygotowywał przed wojną, poznawał ludzi na Podhalu, ludzi, którzy mają znaczenie, których później będzie trzeba zlikwidować. Ta scena przedstawia Wincentego Galicę, odbierającego nagrodę honorowego obywatela miasta Zakopane. Wincenty Galica, rocznik 1916, żołnierz kampanii wrześniowej, uczestnik ruchu oporu, kurier na trasie Zakopane-Kraków-Warszawa. W sierpniu 1941 roku aresztowany przez gestapo, torturowany i zesłany do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Po wojnie ukończył studia medyczne, został wybitnym onkologiem. Był też społecznikiem, m.in. założycielem Związku Podhalan i twórcą Muzeum w zakopiańskiej katowni gestapo, Palas. Gdy miałem jakieś wątpliwości, zastanawiałem się, dlaczego, skąd różnego rodzaju ludzkie zachowania, to zawsze wracałem do tego, co mi dziadek opowiadał. I zawsze znajdowałem w tym jakąś odpowiedź. Ja myślę, że odbił miał niebywały wpływ na mnie. Właściwie pod każdym względem, ale wydaje mi się, że głównie pod względem tego, jakim jestem człowiekiem. Znaczy, jakim staram się być człowiekiem. To jest facet do naśladowania. To był człowiek, który był bardzo znany w Zakopanem. Był znany z tego, że był otwarty dla innych. Był bardzo taką pomocną osobą. Nie było jednego człowieka, którego, że tak powiem, brzydko spławił w potrzebie. Kim był dr Wincenty Galica? To był mój tatuś. Walczył w Strzelcach Podhalańskich, w pierwszym pułku Strzelców Podhalańskich. Był plutonowym, potem nawet musiał dowodzić większą ilością żołnierzy, bo gdzieś tam w ferworze tych zamieszek dowódca się zgubił. Awansował generał Sostkowski, awansował tatę na podporucznika, dostał krzyż walecznych, był ranny, 3 razy uciekał, bo tak przesuwali się na wschód, w sumie nie wiedzieli, z kim walczą, no bo raptem doszli pod Lwów, okazało się, że z drugiej strony są bolszewicy, więc oni się rozproszyli już w którymś momencie, no i zaczęli ewakuację do domu na Podhale z paroma kolegami. Tata 3 razy uciekł z obozu jenieckiego, rosyjskiego. Na koniec Niemcy ich otoczyli i wzięli do swojej niewoli. Tatuś z transportu kolejowego również z kolegą uciekł w Rabce. I później troszkę się ukrywał w Poroninie. Tam rodzice wtedy jego mieszkali, niedaleko kościoła na Galicowej Grapie.
i zaczął myśleć, co dalej robić, bo tata był taką dość energiczną osobą, która nie potrafiła usiedzieć w miejscu. W związku z czym spotkał któregoś dnia swojego przyjaciela jeszcze sprzed wojny, pana Szyca, i postanowili, że razem będą współpracować, żeby walczyć z okupantem. Chciałam wam jeszcze pokazać dom, w którym Franciszek Frączysty, kurier, mieszkał tutaj. Tu była cała ta dywersja pozafrontowa. Tutaj odbywały się spotkania. Tu był punkt przerzutowy, gdzie kurierzy się spotykali. Tutaj, jeżeli były osoby, które przeprowadzały, to tutaj te osoby miały chwilowy odpoczynek, później jechali dalej do swoich już punktów docelowych. O, witajcie, ciociotko. Przyślimy tu dzisiaj, bo chciałam wam pokazać i przywitać się z chłopcami, z wnukami pana Łożańskiego, co chodził razem z nasymi ojcami i był kurierem. Stanisław Frączysty, rocznik 1917. Jeden z najsłynniejszych kurierów tatrzańskich. To on przeprowadził z powrotem do Polski marszałka Rydza Śmigłego. Aresztowany przez Gestapo, trafił do obozu w Oświęcimiu. Pod koniec wojny przeniesiono go do Buchenwaldu. Wrócił do Polski. W 1949 roku aresztowany przez UB za współpracę z obcym wywiadem. Po kilku tygodniach zwolniony. Był rolnikiem w rodzinnym Chochołowie. Kurierami byli również bracia Stanisława. Franciszek, aresztowany przez Niemców, zginął w Oświęcimiu, organizując ucieczkę, oraz Gustaw, który uciekając przed aresztowaniem, trafił do polskich sił zbrojnych na zachodzie. Zginął pod Bolonią. Powiedzcie znom, jak tata mój, Stasek, przyprowadził Śmigłego do chałupy, do WOS. Kiedy to było? 13 października w 1941 roku. Przyseł Zientarski, to była prawa ręka Śmigłego Rydza, a nikt nie wiedział, dopiero we Warszawie, kiedy Peru Kesjon, to dopiero w tej się dowiedzieli, że to Śmigły Rydz. A ten wierszyk, coś się go da przed... A Zientarski się tak spytał taty. Wtoro córka Franka go dała wierszyk Edwardowi. A ja stanę najgodą, panie, ja go dała. No to powtórzycie mi go, powtórzę. No to wam powiem. Kiedy pan marszałek był już bardzo chory, Piłsudski, to w te jasne ranki, w te ciemne wieczory, rozmyślał ze smutkiem, wkrótce żyć przestanę. Komu ja powierzę wojsko, moje kochane? W tym przypomniał sobie, przecież mam dzielnego żołnierza i drucha, zawezwę Śmigłego. Rydz Śmigły na rozkaz staje w belwederze, marszałek w dłoń jego ręce swoje bierze. Umarł pan marszałek, we łzach Polska cała, tylko jedna wszystkim pociecha została, że choć dziadka nie ma, Polska się nie boi, bo na czele wojska nasz Rydz Śmigły stoi. To kiedy dokończała, to Zientarski wysył na korytarz i płakał. Pan Stanisław Frączysty był jednym z najbliższych przyjaciół naszego dziadzia. Ja sam pamiętam, jak przyjeżdżał on do nas, do Sanoka, do dziadzia, i opowiadał młodzieży, razem zresztą z panem Stanisławem Adusarzem tak samo, historię kurierów tatrzańskich. Na zapiski taty trafiłam przypadkowo, kiedy nauczyciel z sąsiedniej wioski poprosił mi, ażebym dzieciom przedstawiła właśnie też życie taty i jego konspiracje, jego pobyt w Oświęcimiu, jego pobyt w palacach. I szukając różnego rodzaju dokumentów, natrafiłam na zapiski taty, które własnoręcznie spisał w 60 roku. Nasze archiwalne dokumenty wywarły na mnie niesamowite wrażenie. Przesłuchiwanie i tortury w palacach, to powiem tak, że no, ciarki przechodziły mi po plecach i po całym ciele. Czy mogę? Proszę, tak? Oczywiście. To są takie bezstępne rejki, że aż się trochę krępuje. To dziękujemy bardzo. Dziękuję. A poznajcie mojego syna, Maksymiliana. Cześć. Max. Kuba. Cześć, Maciek. To są wnukowie pana Łożańskiego. A ty wiesz coś o swoim dziadku? Był kurierem tatrzańskim, tyle wiem.
przeprowadzał tam marszałka Rydza Śmigłego przez granicę, no i tyle. Trzy miesiące, miesiące po śmierci taty się urodziłam dopiero. I jak się okazało później, to go wydał Niemcom jego najlepszy przyjaciel, któremu tato bardzo dużo pomagał. Nazywał się, powiedzmy, to Poznański. Bronisław Przybylski, rocznik 1916. Był mistrzem masarskim i pracował w masarni na Krupówkach w Zakopanem. W szeregi Związku Walki Zbrojnej wstąpił zaraz po kampanii wrześniowej w roku 1939. Jako kurier przechodził przez Tatry. Brał też udział w wyznaczaniu trasy kurierskiej w Beskidzie Niskim, niedaleko rodzinnego Rymanowa, którą wielokrotnie przemierzył. Aresztowany przez Niemców, trafił do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Został tam zamordowany we wrześniu 1942. Tato uciekł, bo ktoś mu tam dał znać, bo miał tam, był taki, który się opiekował rodziną naszą i on się tam gdzieś dowiedział, no i dał znać. No i tato uciekł i Niemcy weszli drzwiami, a tato oknem. Później znowu tam przyszedł do domu i znowu i to już go złapali w ten czas i już w Oświęcimiu został. No i zapknęli, mamusia też była w Palasach, tam była. Podobno po kostki w wodzie stały tam wszystkie kobiety. No i tylko ze względu, ktoś tam się starał, ale nie wiem kto, że mam się wypuścili, bo była w ciąży ze mną. No i ja później cały czas była obserwowana przez Gestapo, ciągle była wzywana. Historią mojego dziadka zainteresowała mnie babcia od najmłodszych lat. Tylko bardzo mało mówiła na ten temat, tak jakby, nie wiem, obawiała się jeszcze tych czasów. Mamusia się bała, że ta wojna się jeszcze nie skończyła, że od nowa zaczną. I dlatego tak po prostu jakby się ukrywała z tymi dziećmi, żeby żadnej krzywdy te dzieci nie miały, czy ona, żeby jakoś się uchronić. To wiem, że zawsze i dlatego tak mało mówiła nam o tym. Opowiadała mi różne rzeczy, pokazywała mi zdjęcia, które tu są przed nami. Pokazywała mi dziadka. Opowiadała, że dziadek był kurierem, że dziadek chodził, że przenosił tam pieniądze, broń, ludzi przez granicę przeprowadzał, że znał marusarzów. Człowiek był młody, nie interesował się wszystkim. Zresztą tak jak widzisz, jest tu zdjęcie, które nas przybliżyło do siebie. Można powiedzieć, że połączyło. Połączyło nas. Bardzo długo nie wiedzieliśmy, kto jest na tym zdjęciu z naszym dziadziem. Babcia Anielcia była wspaniałą kobietą. Tu jest na tym zdjęciu z którymś ze swoich dzieci. Babcia zawsze była cichą, spokojną, niewiele mówiła na temat starych czasów. Wiedziałem, że dziadek został odznaczony Krzyżem Walecznych. Z jednego tutaj z listu, znaczy nie listu, tylko poświadczenia o tym, że dziadek z babcią razem byli w Związku Walki Zbrojnej, jest, że babcia była też, jak to nazwać, no nie kurierem, nie agentem, ale konspiratorką. No. I chcę to ustalić, czy to jest prawda. Nawet w książce jest napisane chyba też którejś, że Anielcia, że tak babcię nazywali. Tu Frączasty Stanisław też, Bachleda, Szeliga potwierdzają, że dziadek i babcia działali w organizacji. Czy uważasz, że warto poświęcić swój czas, żeby poznać tą historię? Na takie rzeczy nigdy nie jest. Tradycja i nasza pamięć o ludziach, którzy nas wyzwalali, walczyli, a jeszcze tak bliska rodzina jak mój dziadek, moja babcia. No i obojętnie, wszyscy ludzie, którzy w Zakopanem robili takie zadania i sprawdzali się, bo to w boju. Jedyna rzecz, która mnie tylko zastanawia w tym wszystkim, dlaczego, z jakiego powodu nie ma o tym nigdzie, nikt ich nie chwali, nikt o nich nie mówi. Cześć, nazywam się Maryna Marusarz. Cześć, Maciek Gromnowski. Mój dziadek często wspominał właśnie o twoim dziadku. Słuchaj, no to zapraszam Cię do fundacji. Stanisław Marusarz, rocznik 1913. Wybitny sportowiec, skoczek narciarski i alpejczyk. Czterokrotny olimpijczyk, wicemistrz świata w skokach w Lahti w 1938 roku.
Podczas II wojny światowej uczestnik ruchu oporu, kurier. Schwytany przez Niemców, wsławił się ucieczką z aresztu przy Montelupich w Krakowie. Ucieka na Węgry, gdzie pod przybranym nazwiskiem szkoli węgierskich sportowców. Po wojnie wraca do czynnego uprawiania sportu, szkoli też następców. Chciałam Ci pokazać najważniejsze nagrody, które tutaj są. To są dwie splanicy. Jedna za najdłuższy, no, za najdłuższy skok, to jest 35. I zwycięzca w skokach w prędcy, ten ogromny, 35. I to jest chyba najważniejsze, bo to jest wice mistrzostwo świata w Lahti w 38. Natomiast tu jest taka śmieszna historia. To jest puchar, w którym dziadek przyniósł mojej babci w tym pucharze kwiaty, jak się jej oświadczał. A tutaj jest miska, w której tata mi opowiadał, że babcia zawsze na święta Bożego Narodzenia robiła kompot z suszu. Oprócz nagród za wyniki sportowe, to tutaj w tej grablocie są bardzo ważne odznaczenia wojskowe za działalność podczas II wojny światowej. No i między innymi jest Virtuti Militari. Z tego co pamiętam, nasi dziadkowie dostali ten medal w tym samym czasie. To jest krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski nadany przez świętej pamięci Lecha Kaszczyńskiego w 2010 roku. I miałam okazję odbierać to odznaczenie osobiście. Bardzo dużo się działo w tym domu tutaj, dlatego że pamiętam, ja miałem wtedy ile 13 lat. Tutaj przychodzili ludzie z Warszawy, przyjeżdżali i mój ojciec pomagał, żeby mogli przejść przez granicę. Kurierzy przechodzili, to był jedna z lepszych dróg, jeśli chodzi o kurierskie, dlatego że przejście pod reglami to z jednej strony był duży, otwarty teren i drugi od zachodu tak samo. I tym potokiem przechodzili tam pod mostem i w ogóle do Strążyski, potem przez Czerwone Wierchy u Marusarzy. Tutaj było sześcioro dzieci. Staszek Marusarz, Jano Marusarz i jeszcze cztery córki. Także córki się zajmowały właśnie przenoszeniem wiadomości, którą przynosili z Węgier i pieniądze i odwrotnie. Także tak się tu działo. No i Staszek Marusarz, wiadomo, że był jednym z lepszych kurierów, przechodził przez granicę. Poza tym był synem chrzestnym mojego ojca. Także jak gestapo tutaj bez przerwy było w tym domu Marusarzy obok, co noc patrolowali, przechodzili przez nasz dom też i tak dalej. No i była taka kiedyś sytuacja, że ja leżąc w łóżku, obudziłem się rano i obok mnie leżał Staszek Marusarz. Cześć. Cześć. Cześć, Kuba, wnuk kuriera. Cześć, pamiętam, dzwoniłeś tak. Do mnie dzisiaj. Ty masz więcej kurierów w rodzinie, nie? Tak, mój dziadek był kurierem, Stanisław Marusarz. Również jego rodzeństwo, czyli Jan, Maria, Helena i Bronisława. To jest obraz cioci Heleny. Helena Marusarzówna, rocznik 1918. Siostra Stanisława, sportsmenka, siedmiokrotna mistrzyni Polski w konkurencjach alpejskich. Od września 1939 roku działała w ruchu oporu, kurierka i łączniczka. W marcu 1940 została schwytana przez słowacką żandarmerię i przekazana Niemcom. Rozstrzelana w lecie 1941. Wiesz co, mnie brat zmusił, żebym się czegokolwiek dowiedział o kurierach, o historii rodzinnej i teraz przyjechałem tutaj i chodzę od domu do domu, próbuję czegokolwiek się dowiedzieć. Mój dziadek był strasznie ciepłym człowiekiem. Pod płaszczą takiego, wiesz, silnego mężczyzny krył się spokojny, ciepły, troskliwy dziadek, który mnie nauczył bardzo wielu rzeczy, między innymi miłości i szacunku do zwierząt. A mówili u was o cioci Helenie? Mama odkryła jakiś czas temu bardzo niezwykłą rzecz. Jest to modlitwa, wiersz cioci Heli, która napisała wraz ze swoją koleżanką z Stali Śmierci. Jest niesamowity, jest przepiękny i bardzo wzruszający, więc przeczytam ci go, ale jeśli poleci mi łza, to proszę się, nie przestrasz. Jasne. Gdy mrok wypełni celę, wilgotną i ciemną,
I gdy znowu dzień życia przejdzie obok nas, zaczynamy wspólną modlitwę codzienną. Ku oknu śląc westchnienie, Ojcze nasz. Gdzieś tak bardzo daleko, aż za murem więziennym tętni życie. Świat echem odległym woła nas do siebie. My, od świata odcięci, z pacierzem codziennym wołamy. O Ty, który jesteś w niebie. Zda się, zapomnieni przez Boga i ludzi, każdy wplątany w smutne myśli swoje, czasem przemocą w mrokach duszy budzi, słowa modlitwy, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, wołamy do Ciebie, o Boże. Tyś jedyna nadzieja moja. Poprzez chwilę buntu, poprzez samych siebie, mówimy w pokorze. Dziej się wola Twoja. Tak bardzo nas zmieniło to więzienne życie. Tak nauczyło wszystkiego, wszystkiego. Taką treść ogromną mają słowa dzisiaj. Daj nam, Panie, chleba naszego powszedniego. Opuść nam nasze winy, jako i my przebaczamy zdrajcom, nieprzyjaciołom, wrogom i Judaszom. Ojcze nasz w niebieściach, do Ciebie wołamy. Sądzie sprawiedliwie, sądź Ty ziemię naszą. Zbaw nas od złego, bo Ty wiesz o wszystkim. Wina nasza ogromna, żeśmy Polakami. Jeśli dzień zmartwychwstania Ojczyzny jest bliski, prosimy Cię gorąco, daj, niech doczekamy. No to teraz przyszła pora, żebyś się więcej dowiedział o dziadzie. Jan Łożański, pseudonim Orzeł, rocznik 1912. Przed wojną sportowiec, uprawiał piłkę nożną i boks. Później został zawodowym wojskowym. Uciekając z niewoli, dostał się na Węgry z zamiarem przedostania się do Francji. Zdecydował jednak podjąć się działalności kurierskiej z Polski do Budapesztu. Najpierw przechodził przez Tatry, później z Bronisławem Przybylskim stworzył trasę przez Beskid Niski. W czasie wojny był dwukrotnie aresztowany przez Gestapo i czterokrotnie przez Węgrów. Pracę kuriera prowadził także po 1945 roku. Aresztowany przez UB w 1947 w Cieszynie, z więzienia wyszedł na mocy amnestii w 1956. Popatrz, tutaj jest order virtuti militari, ciocia. Jego największy skarb. Dostał też Krzyż Armii Krajowej. Niestety mamy tylko legitymację, bo z niektórymi medalami dziadzio został pochowany. Virtuti militari zostawił? Tak, tak, dla mnie. Jaki był dziadzio? Był kochany, był wspaniały, był bardzo opiekuńczy, bardzo troskliwy. Jak sobie tak teraz pomyślę, że tyle przeszedł, tyle cierpień go spotkało i tyle różnych przygód, niedogodności, a on zawsze to życie unosił z taką lekkością. Moją ulubioną historią była ucieczka z pędzącego pociągu. Tatuś jechał, przewoził pociągiem bardzo ważny meldunek i niestety natknął się na kontrolę Niemców. No i ponieważ był wysportowany, znakomite ciosy, był bokserem, silny i fizycznie znakomicie wysportowany, więc uderzył prawą ręką, pięścią w twarz. Pamiętam, co ja go powiadał. No, ten się przewrócił, otworzył drzwi pędzącego pociągu i wyskoczył. Wiesz, ja zawsze dziadzia bardzo kochałem, no ale był taki okres, że jak przestałem się tą historią interesować, dopiero kiedy znalazłem w szufladzie rękopis jego wspomnień, no to te wspomnienia odżyły na nowo i stwierdziłem, że coś trzeba z tym zrobić. Wersję komputerową książki wysłałem do kilku wydawnictw, no i jedno z nich zdecydowało się na wydanie książki. Tytuł jej Orzeł z Budapesztu. No i co, było warto? Myślę, że warto poświęcić kilka chwil, żeby upamiętnić naszego dziadzia i bohaterów tamtych czasów. Jestem z niego dumny.